Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w grę pod tytułem Backpack Hero i zobaczymy sobie, czym właściwie ten bohater, który ma tutaj niby jakiś plecak, czy też kurczę tornister, się będzie charakteryzował. Zaczynamy sobie nową gierkę i od razu możemy wybrać jakąś postać, jak nie mam, albo przynajmniej nasz wygląd. Mamy też możliwość zagrania żabą, nie tylko myszą, ale też właśnie żabą oraz jakimś kurczę szoporobotem. Szopobotem, może tak by to trzeba było nazwać. My sobie zagramy tę standardową postacią, może taką trochę mroczną. Dlaczego by? Chociaż czy to jest poziom trudności? Mam nadzieję, że to nie jest poziom trudności, bo jeśli to jest poziom trudności, to mamy przerąbane. Ale dobra, dowiedzmy się więc, czym tak naprawdę te postacie się różnią. Witaj w podziemiach, musisz pokonać te podziemia właśnie przechodząc coraz głębiej, aż do centrum, żeby odkryć starożytne serki, które są tam ukryte. Jesteś uzbrojony tylko i wyłącznie w swój magiczny tornister. Magiczny tornister, mam nadzieję, że nam pomoże w takim wypadku się przedostać przez różne mroczne zakamarki tego miejsca, no ale to dowiemy się wraz z biegiem gry. A więc udajesz się do podziemia, wiedząc bardzo niewiele, a właściwie wiedząc tyle, że bardzo niewiele osób przychodzi stamtąd żywych. Wraca stamtąd żywych. Okej, kliknę cię, skoro tak bardzo ładnie prosisz. Teraz kliknę ciebie. A w środku znajdziemy różnego rodzaju przedmioty, które możemy dodawać do naszego tornistra. Kiedy będziemy je trzymać, możemy kliknąć prawym przyciskiem myszki albo klawiszami strzałek, żeby to obracać. Aha, okej, czyli musimy to poukładać jakoś. Proszę bardzo, zmieściło nam się wszystko w tornistrze, fenomenalnie. Teraz możemy kliknąć chyba tutaj na mapę, jak mnie mam, i kliknąć na kolejny pokój w podziemiach. I zobaczmy, co się będzie działo. Jest jakiś przeciwnik, który ma 14 zbroi, a przynajmniej doda sobie 14 zbroi, na razie jeszcze nie ma. W trakcie walki będziesz klikał przedmioty, żeby ich użyć. Okej, czyli to, co mamy w tornistrze, to możemy użyć tak naprawdę. Musimy pokonać wszystkich przeciwników, ale pytanie brzmi, ile razy mogę przedmioty klikać? Czy mogę po prostu wszystkie wyklikać, czy tylko jeden na przykład? No zobaczmy, mam tu jakieś takie trzy zielone, które może oznaczało, że tak, to jest moja liczba akcji. Okej, i mogę znowu użyć miecza. On to sobie tylko daje zbroję, więc mogę tym mieczem bić, ile mi się podoba. Ja bloku nie potrzebuję, a to mi nawet dwa energie, ale to się zużyje, jeżeli będziemy tego w tym momencie używać. Ma tylko dwa użycia, więc na razie sobie to będziemy trzymać, nie potrzebujemy tego w tym momencie. Proszę bardzo, moglibyśmy tego użyć, ale nie podoba mi się używanie takiego czegoś, co może się przydać w jakiejś trudniejszej walce. Teraz nas walnie za 6, my akurat mamy 7 bloku, więc proszę bardzo, dwa razy go ciskamy hardo. I po prostu w ten sposób możemy kontynuować tą walkę. On nam nic nie robi, teraz się będzie znowu blokował, ale to już dla nas nie ma znaczenia, bo my go pokonamy po prostu używając miecza. Mamy też od razu też poziom. Możemy wybrać 4 miejsca, które nam się powiększy nasz tornister. To jest fenomenalne rozwiązanie, mi się mega podoba już. Okej, okay, wybrałem sobie 4 miejsca. Tornister się trochę zwiększył. Możemy teraz dostać trochę przedmiotów. Okej, okay, ale czy wszystkie, czy tylko jeden z tych przedmiotów? Bo jeżeli wszystkie, to na pewno tyle miejsca nie mamy. Może ona użyć raz podczas tury, zadaje trzy obrażenia wszystkim. To jest strasznie wysokie, na szczęście mam takie miejsce na to. Jeśli jest jakaś broń obok, to przedmiot zadaje mniej obrażeń. A, czyli trzeba dobrze tym jeszcze zszeregować sobie tutaj, jakoś położyć te rzeczy w miarę sensownie. Czyli mógłbym na przykład ten miecz przełożyć tu i wziąć tą włócznię, ale wtedy to wszystko, co wezmę w trakcie tej tury. Mogę wziąć 3 przedmioty, jak się okazuje, właśnie, więc no nie wiem, czy chcę tylko 3 przedmioty. 6 many mi to da. Ale czy mi jest mana potrzebna? O, to jest pytanie. Hatchet można użyć tylko raz jednej tury. I zadaje 5 obrażeń, niby fajnie. Co robi piersionek? On jest złamany, dodaje 4 bloku. Nie wiem, czym jest conductive. Właśnie chcę zobaczyć kartę, bo mogę to zrobić, ale o, proszę bardzo. Przedmioty, które dostają manę z kamyków manoicznych, które są obok nich, albo są połączone właśnie conductive itemami, czyli trzeba będzie pewnie jeszcze zarządzać tym ekwipunkiem w jakiś głębszy sposób, trzeba będzie poszczególne rzeczy ustawiać w taki sposób, żeby sobie jak najlepiej zarządzać tym wszystkim. I teraz tak, to mi doda więcej HP, więc weźmiemy sobie ten pierścionek, proszę bardzo. Ten złamany możemy też w sumie wziąć. I teraz tak, tutaj jest taki malutki, takie małe ostrze, on zadaje 7 obrażeń, to zadaje też 7 obrażeń, ale to jest mniejsze, co ciekawe. Może mieć znaczenie, bo mógłbym to wywalić teraz, a nie mógłbym wziąć kolejnego przedmiotu, nie? Mogę po prostu wrzucić, ale nie mogę zamienić, że tak powiem, okej. Okay. No dobra, wybraliśmy, nie wzięliśmy tego magicznego ziółka, wybraliśmy sobie 3 kolejne przedmioty i możemy cisnąć dalej. Idziemy tutaj, jest serek, klikamy na teren do przejścia. On, ten ring, ten pierścień, który właśnie wzięliśmy, nie możemy go na razie użyć, bo nie mamy żadnej many.
Więc trzeba będzie nam dopiero manę znaleźć. Okej. Okay. Tu się już robi trochę goręcej, że tak powiem, jeżeli chodzi o przestrzeń. Tutaj jest jakiś przeciwnik, zielony, jest to zielony ten, nie żółw, tylko Boże, święty ślimak. Podejdziemy tam najpierw, o, są dwa zielone ślimaki. Jeden atakuje, drugi się leczy, no dobra. Zrobimy bloczek. No i teraz tak, możemy zrobić co? Tego nie możemy użyć, tego nie możemy użyć. Czy jest sens w ogóle posiadania tego? To robi dokładnie to samo. Możemy używać tego tyle razy, ile chcemy. Więc powiedzmy, że jeżeli nam coś z bronią zrobią, to możemy używać drugiej. Na razie w ten sposób sobie tłumaczmy obecność tych obu ostrzy. 7 obrażeń, znowu mamy idealnie tyle bloku. Proszę bardzo, jeden pokonany. On nam nic nie zrobi. A teraz po prostu będzie atakował, więc my się po prostu bronimy. To nie jest na razie skomplikowane specjalnie, ale pewnie wraz z biegiem czasu. O, a co to oznacza to? Jakbyśmy się zreorganizowali, to moglibyśmy zdobyć ten przedmiot. Interesujące. W sensie, czy możemy coś zrobić? Tak, będzie to kosztowało 3 energii, ale będziemy mogli zmienić nasze ustawienie ekwipunku. Aha, i możemy też użyć z tego scratch. Tutaj po prostu, jakbyśmy nie mieli żadnej broni, to mamy też możliwość zaatakowania po prostu takimi pazurkami, bez żadnej broni. Okej, spoko. Na razie nie potrzebuję tego kompletnie. On teraz zada 8 obrażeń, to ja nawet dwa razy sobie zrobię coś takiego, żeby on się tutaj nie przebił. Okej, 6 to jest akurat bez problemu. Proszę bardzo, nawet nie musieliśmy w sumie się tym zajmować, ale... No tak, nie zdaliśmy poziomu, więc to jest ten problem, bo nie powiększymy sobie ekwipunku. A mamy teraz tutaj możliwość zgarnięcia lepszej tarczy. Tylko, że ta tarcza... Ona zajmuje tylko 2. Czy ona jest lepsza? 7 bloku. A też daje 7 bloku. I w teorii się możemy tej pozbyć. Ona jest taka okropnie wielka. A ta jest taka malutka, bym powiedział. Mamy też tutaj łuk. Aha. Ciekawe. Łuk bym może nawet chciał wziąć. Mamy też dodatkowy pierścień z życiem, który mógłby nam powiększyć życie. Okej. Że moglibyśmy wziąć łuk, wyrzucić ten pierścień, a wziąć ten. On nam da więcej HP maksymalnego, jak zobaczycie. Dobra, takim krakowskim targiem idziemy w ten sposób. W sumie, no tak, nie potrzebujemy tego miecza, ale na razie też nie ma sensu go na cokolwiek zamieniać. Idziemy więc do kolejnej walki. Zobaczymy te bobry tutaj. Okej, okay. Oni po prostu... jeśli... On ma cechę, bo poszczególne potwory, jak zauważycie, mają cechy jeszcze, co ciekawe. Jak teraz się przyglądam. On na przykład jest tchórzliwy. Ucieknie, jeśli tylko sami tchórzliwi zostaną przeciwnicy na polu walki. Czyli w teorii, gdyby ta pszczoła była tchórzliwa, to nie by już uciekali, nie? Ale ona akurat tchórzliwa nie jest. Ale to, może za to rzucić przekleństwo miotku, a to jak wiadomo jest problematyczne. Chciałbym cholerka wiedzieć, co przekleństwo miotku robi. Ale niestety tego się na razie chyba nie dowiem. Okej, okay. Ją bym chciał pokonać w pierwszej kolejności. Na pewno używamy bloku. I teraz tak, on strzela strzałą każdy wiersz po prawej, tak jakby. Okej, okay, nie zrobiło to nic, więc to nie było najmądrzejsze rozwiązanie. Atakujemy po prostu, ona się jeszcze przy okazji wkurza, jak widzę. Okej, okay, okej, okay, niech się wkurza. Mamy 7 tarczy. Nam nic nie zrobi, mamy curse oczywiście. Aha, i musielibyśmy to wziąć do ekwipunku. Kurczę, no przeskipujemy ją, weźmiemy 2 obrażenia. Bo ja to w ten sposób, ale trzeba się jej szybko pozbyć. Więc robię tutaj co mogę i tarczuję. A on ucieka, no tak, on ucieka, bo został sam na polu walki, a nie jest tchórzliwy, więc on tutaj nie będzie próbował nam nic zrobić, także to było dobre rozwiązanie, żeby pokonać. I teraz mamy poziom, co jest super dla nas informacją. Pytanie tylko, jak chcemy to rozegrać? 4 przestrzenie. Ja myślę, że zrobimy tak, żeby mieć taki tutaj wzgórek, tak jakby. Okej. Okay. Dodatkowe też przedmioty. Aż kolejna tarcza. Kurde, to jakaś beczka w ogóle. Dobra, mamy też jakąś różyczkę. Ona jest ciekawym rozwiązaniem. Mamy też dagger i kluczyk. Dobrze, zrobimy tak. Weźmiemy różyczkę, kluczyk i weźmiemy ten dagger, który zadaje 8 obrażeń. I jeszcze dodatkowo 2 poizony, ale można go użyć tylko raz w walce. Więc to nie jest takie idealne. Ok, więcej przedmiotów już nie bierzemy. Wybraliśmy, co mieliśmy wybrać. Idziemy dalej. Tutaj coś jest. No dobra, klikniemy na niego. Jakie masz przedmioty? Pewnie są... Tak, one są do kupienia. Tak, moglibyśmy się pozbyć jednej z tych broni.
Tak naprawdę. Tylko pytanie brzmi, co za nią dostaniemy? Maczuga bardzo dziwnie jest ułożona. Dałbym radę jej używać przy odpowiedniej reorganizacji sprzętu. Ale przy okazji... Ona też zada obrażenia nam, więc to mi się nie podoba. A to jest kapelusz, a właściwie to czapka czarodzieja. Co ciekawe. Okej, okay. To może być interesujące. Tak, pozbędziemy się tego mieczyku, bo on nam jest absolutnie niepotrzebny. Teraz pytanie brzmi, ja mam tylko 3 monety w tym momencie? Bo jak tak, to nie jestem specjalnie bogaty. Myślałem, że może coś kupię sobie. A teraz tak patrzę, to chyba nie jest możliwe. No dobra, to zobaczmy, co my tu możemy jeszcze zobaczyć. O tak, to jest ten zepsuty. Mhm. To ta truwa, ale i nas, i przeciwników. Okej. Okay. Zabiera jedną energię, niestety. To jest problematyczne. Dobra, ja chyba nie chcę od niego niczego. Ja po prostu chcę iść dalej. To jest jakiś event, mam wrażenie. Halo? Interesujące. Mogę coś tutaj zrobić? Chyba nie. Nie mogę zaatakować na pewno. Dobra, zostawimy kolegę na razie. Niech on tutaj... On tutaj cały czas jest. Niby w teorii mogę do niego wrócić. Ale on niczego nie chce ode mnie. Nie mogę mu też niczego rzucić. No trudno. Idziemy dalej w każdym razie. My musimy aż tutaj pójść. Proszę bardzo. Kolejny podróżnik, tak? Halo, halo. Trochę sobie łowiłem rybek. Może chciałbyś kupić jedną. Nie mam kasy oczywiście na to. No cóż. Chcecie mi powiedzieć, że ja za każdym razem zostawiałem to złoto i go nie brałem? Ej, to by miało sens. Ostatecznie złoto jest przecież też czymś, co trzeba trzymać w ekwipunku. Okej. No nic, pójdziemy sobie tutaj jeszcze raz. On jest tutaj w tym miejscu. Oczywiście nie mam dla niego złota. Dobra, pamiętajmy o tym, że się pojawi złoto kolejnym razem, żeby je zgarnąć. A póki co skoczmy tu. Jest trochę tego labiryntu. Nie jest chyba generowane losowo jednak, więc... 8-7. Obronimy się raz. Myślę, że nawet dwa razy się pobronimy i od razu zróbmy mocne walnięcie naszym daggerkiem. Ja wiem, że go mogę użyć tylko raz, ale to jest okej. Okay. W tej walce mamy jeszcze inne możliwości przecież. Proszę bardzo, tutaj już teraz tarcza nam tylko raz będzie potrzebna. My się tutaj próbujemy troszkę, na ile to możliwe, podziękować kolegom za atakowanie nas. 14, dobra, 2 obrażeń przyjmiemy. A to ciekawe, a to z poszczególnej tury, a nie na walkę. Dobra, ja to źle czytałem w takim razie. Czyli ja mogę tego używać sobie tutaj spokojnie. No to fajnie, to mogę teraz tego zatruć. Tego walnąć, po prostu zabić. W sumie to mogę kontynuować uczenie tego kolegi. No to jeszcze przyjmie przy okazji właśnie 2 trucizny. 16 armora aż zgarnął. No, nie chcę tutaj obrywać, więc dam po prostu więcej trucizny. Trucizna nie za bardzo przyjmuje się jego uzbrojeniem i jego pancerzem, więc... Jakby, a to już jest koniec jego życia. Super, mamy przedmioty nowe. I teraz tak, złoto. Tak, nie braliśmy złota wcześniej. O, to jest bolesne. To jest bolesne niestety. Ale okej. Okay. Co my tu możemy wziąć? Cegłę możemy wziąć, co ciekawe. Dodatkową zbroję, no nie potrzebujemy za bardzo. Poison potion też nam się nie przyda. Dobra, możemy, i tak mamy coś, musimy, znaczy musimy, nie musimy, ale możemy coś zgarnąć, więc zgarniemy sobie też ten kubeczek. Okej, okay. I to by było na tyle, myślę. Idziemy do tego krzyżyka, cokolwiek tutaj jest. Zamknięte drzwi, mamy kluczyk. Proszę bardzo, kupiliśmy go wcześniej. Tutaj akurat niczego nie ma, ale my dzięki temu możemy przejść do przeciwnika, chyba. A nie, to jednak... O, co tu się pojawiło? Trochę rzeczy się tutaj nagle pojawiło, okej. Okay. Moja pierwsza różdżka. Dodaję 2 do regenu. Cholera, ona by była nawet fajna, gdyby nie to, że ja many nie mam. Szafir. Ten przedmiot się unosi. A co to konkretnie znaczy? Otóż się nie dowiemy, on się po prostu unosi. Nie, może nie musimy go do ekwipunku wkładać. Aha, on musi być u góry. No dobra. Co tu jeszcze mamy? Rybkę. Ona leczy 8 HP. Ja mógłbym jakoś ją od razu użyć? Nie. Muszę ją wziąć i dopiero użyć, więc tego kubka nie potrzebujemy.
To jest tak, ta różdżka, ona tak naprawdę zajmuje ile miejsca? Ona jest na skos w ogóle. Ale tylko dwa. Gdybyśmy się czegoś pozbyli, na przykład tego i tego, to moglibyśmy to zrobić w teorii. Dobra, wrzucimy tak, tak. I zrobimy miejsce na różdżkę. Proszę bardzo. Nie możemy jej użyć oczywiście, bo nie mamy many, tak? Mi się przynajmniej wydaje. Ona jest tak na szaro, tak wymaga jeden many. Okej. Okay. Może znajdziemy coś później, co będzie nam pozwalało czarować, to wtedy się to przyda. Dobra, mamy kolejną walkę. Nie mamy za dużo możliwości. Ale to już w podobnej sytuacji już byliśmy raz. Więc po prostu zróbmy co możliwe. On powinien zginąć. Zanim się w ogóle tak ruszy, dokładnie. Ten oczywiście już ucieka w tym momencie. No go natłuczmy jeszcze ile się da. Niech ucieka przynajmniej z podkulonym i nieco poranionym ogonem. Dobra, bierzemy przedmiotki. Mamy uzbrojenie. Są szaty czarodzieja. Problem jest taki. O, dodaję dwa many. Zaraz, mana stąd się nam tu pojawił. Ale ja chyba muszę gdzieś położyć, żeby on się faktycznie wygenerował. Czy co, szafir wywalić? A może tą różę po prostu wywalę. Zrobimy tak. O, świetnie. I teraz tak naprawdę zastanawia mnie to. No bo to dodaje many więcej. I trochę nam to wziąć, a z drugiej strony... Kurde, to też jest fajne, podoba mi się. Dobra, wyrzucimy ten szafir, weźmiemy to. I teraz ta broń będzie zadawała 10. Okej, to mi się podoba. Tak, myślę, że ją wolę wzmocnić. No ale chyba nie wezmę tej szaty tak naprawdę, no bo... Śmieszna, przydał mi się poziom, kurde, nie ma co ukrywać. No nic, szanić. Tyle. Idziemy, to jest kowal, może mam coś lepszy w takim wypadku. A mamy nie za dużo pieniążków. Właściwie tu mamy 0 pieniążków, więc nic nie zrobimy. Mamy 5, tak? To jest tyle co nic. O, tu jest zablokowana przestrzeń. A tak, tam się nie dało przejść po prostu na wprost. Dobra. 10-7, to nas trochę zaboli. No, ale to nie tak, że my się tutaj nie odwdzięczymy. Mogę też użyć tego. Będzie użyję, będę miał troszkę więcej regeneracji HP. Więc wyjdę, no nie wyjdę na 0, ale zawsze coś. Dobra, to możemy cisnąć dalej w takim wypadku. Więc 6 to nam raz wystarczy. Ten oto sposób sobie zadziałamy. No teraz utrzymujemy w miarę przy dużym zdrowiu, wysokim zdrowiu, więc to nie jest wielki problem. Tutaj to jest pokonany, to nawet nie ma co już go atakować. A obronimy się całkiem przed jego atakiem. Tamten ginie, świetnie. A teraz my sobie zatrujemy i po prostu użyjemy obrażeń na ile to możliwe. Dobra, on za 9 nas chce walnąć, ale to już nie ma żadnego znaczenia. O cholera, to może mieć jednak znaczenie. No ja tam w tym momencie 10. No, powinno wystarczyć tak dokładnie. Mi się wydaje, mamy tylko 3 przestrzenie. No to zróbmy tak. Okej, okay, jakieś przedmioty ciekawe. Kluczyk na pewno. A, kostka. Niby fajne, bo można przerolować rzeczy, ale... Kurczę, a strzała? Mamy łuk, ale nie mamy strzały, nie? Zadaje plus 2 poisonu, okej. Okay. Mamy też tą po prostu taką rzutkę do rzucenia. 10 wszystkim przeciwnikom, ale potem jest zniszczona. Dobra, bierzemy rzutkę po prostu i bierzemy ten kap. Chociaż ten kap to w ogóle nie ma sensu go brać, no to już trudno. Mamy serek, a możemy w ogóle wyjść z tego dungeonu już w tym momencie. No to ciekawe, jeszcze zobaczmy tutaj walkę w takim wypadku kolejną. Uuu, to jest coś nowego, a to jest po prostu, że on żadnych akcji nie będzie podejmował, okej. Okay. Możemy od razu użyć tej rzutki, niech oni oberwą. Mamy jeszcze 2, dajmy sobie regenu. Więc możemy jeszcze pobić kolegę. Co, i mamy jeszcze możliwość starczowania się, żeby nam się nic nie stało? To rzucanie takimi rzeczami nie zabiera w ogóle tak naprawdę naszej energii. Więc to nie jest takie głupie zebrać trochę tych rzeczy raz na jakiś czas. Dobra, pyk. I teraz, co tu jest napisane? Dostaniemy 6 punktów doświadczenia za pokonanie tego przeciwnika. On za bardzo nie chce walczyć nawet. No chyba nie chce właśnie, kurczę. O. Nie, on jest rozchorowany, ale... On teraz padnie przecież.
Ma dwa z takiej trucizny. No właśnie, 6 punktów doświadczenia, zawsze spoko. Co my tu mamy? Możemy dostać trochę więcej szczęścia, cokolwiek to wpływa. List. Pobliskie bronie otrzymają plus 6 tej tury. 8 bloku. Lepiej niż to, co mamy obecnie. Ja chyba tak właśnie wolę. Ta pałka jest też ciekawa. Ona tylko 6 obrażeń. Ale zmniejsza się koszt energii też. Dobra, wezmę to jednak. A, i to jest dodatkowa energia dla nas, okej. Dobra. O, mogłem jeszcze jeden przedmiot wziąć, nie zauważyłem. No nieważne. Skoczymy sobie tutaj. Chciał znowu złota nie zabrałem, mam nadzieję, że wziąłem. Otworzymy drzwi, mamy klucz, znowuż. Byliśmy na tyle mądrzy, żeby go wziąć. Tu jest chyba jeszcze... Nie, to jest po prostu skrzynka. A nie, proszę bardzo, krab był, to był mimik, jakby nie patrzeć. Dobra, no to dodawamy sobie bez problemu większego. Zróbmy tak, tak. Będę na razie trzymał tą butelkę, nie mam powodu, żeby jej w tym momencie używać. Znaczy butelkę, ten kufel tak naprawdę. Dobra, pyk, pyk. Ten krabik łatwo poszedł na dno. I teraz tak. Fajnie by było wziąć to. A, to jest dodatkowy ten. To nie jest takie proste, to jest dodatkowa mana po prostu. Ołowo. No ja bym wziął tak, bo to mi się kurczę podoba trochę. Ale co mam wywalić? Chciałbym wywalić to i to i jeszcze coś. Potem tak przestawić te rzeczy tak, żeby to się wszystko mieściło. Musiałbym zrobić tak. Mogę wywalić w sumie to, mogę tą jedną manę, nie, ten pierścień nie, i to mogę wywalić. I w ten sposób. W ten sposób. Proszę bardzo, mogę sobie wziąć i w ten oto sposób umiejscowić. Myślałem, że armor też się wlicza jako tarcza, ale najwyraźniej nie. No dobra, czy mogę to użyć, albo to? Nie, nic z tego nie mogę użyć. W każdym razie mogę popatrzeć na mapę i zobaczyć sobie, że mogę jak najbardziej zejść na dół już. Proszę bardzo. No wychodzimy trochę obładowani rzeczami, ale ta krypta ma jeszcze dwie dodatkowe części, więc nie jest powiedziane, że nam się uda wszystko przejść. Jak sobie zobaczycie, to tutaj wciąż jest mnóstwo... No jakbyśmy się uparli, to mógłbym po prostu dwie walki stoczyć i pójść do wyjścia. Więc to też nie jest tak, że muszę za wszelką cenę przechodzić przez wszystkie te tereny. Ale moi drodzy, tak właśnie wygląda ta gra, w której głównym bohaterem tak naprawdę jest nasza torba, nasz plecaczek, czy też nasz tornister. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba tego typu gierka. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie na generalnie wszystkie nasze gry typu roguelike, roguelike i tak dalej, które używały systemu kartowego. Tutaj karty jako tako nie ma, ale poniekąd ich miejsce zajmują właśnie przedmioty. Bardzo fajny pomysł, bardzo ciekawa realizacja. Ja osobiście polecam, bardzo mi się gra podoba i myślę, że wam też się spodoba, jeśli spróbujecie. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania, a my zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, hej!